Dobry wieczór, Agnieszka Smoleń. Zapraszam na prognozę pogody. Przed nami bardzo ciepły i słoneczny tydzień, chociaż w środę mogą przydać się jeszcze parasole. W nocy Polska będzie w zasięgu wyżu, a w dzień od zachodu przemieści się płytka Zatoka Niżu znad Skandynawii z chłodnym frontem atmosferycznym. Napływa polarno-morskie powietrze. Noc zapowiada się spokojnie, na termometrach 7 stopni w Zakopanem i Nowym Targu, 8 w Andrychowie i Wadowicach, 9 w Krakowie, Oświęcimiu, Miechowie i Olkuszu, w Tarnowie 10. Wiatr słaby, zmienny. Jutro na niebie chmur niewiele. Najcieplej będzie jutro w Tarnowie i Krakowie. Termometry wskażą tam 24 stopnie. W Miechowie, Wadowicach, Olkuszu i Andrychowie 23. Najchłodniej w Zakopanem maksymalnie 20 stopni. Z zachodu powieje słaby wiatr. Słońca nie zabraknie jutro również w Krakowie. Najcieplej będzie o godzinie 17. Ciśnienie będzie spadać. Jutro w południe w Krakowie wyniesie 990 hektopaskali. Biometr rano korzystny, ale w ciągu dnia będzie się stopniowo pogarszał. Wieczorem pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. W środę miejscami może popadać. W czwartek już bez opadów i więcej pogodnego nieba. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 stopni. Jutro jedynie w Krakowie powietrze może być nieco gorsze. Gorszej jakości. Miłego wieczoru, do zobaczenia jutro.